Oficjalnym patronem kanału jest sklep Instant Gaming. Graj z głową i płać mniej. Zajrzyj, zarejestruj się, zdecyduj. Polecam. Ragnar. Cześć, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym trzecim już odcinku nagrywanym pod rząd, a łącznie chyba szóstym. Zagrajmy w Warhammer 3 Imperia Śmiertelnych, czy Nieśmiertelnych, nigdy nie pamiętam nazwy. I mamy teraz bardzo ciekawą bitwę, ponieważ Miauing się nie wycofała, czyli legendarna smoczyca, córka cesarza, chce walczyć. Okej, okay. Mamy drobne zwycięstwo, ale nie chcę tracić moich posłańców nocy, dlatego stoczę to ręcznie. Nie zobaczymy, jak mapa wygląda, ale za chwilę sobie zaplanujemy ustawienie. Mamy typową armię, która nastawiona jest na podchody i mapę, która nie bardzo pozwala na takie rzeczy. Więc trochę do dupy. No dobrze, możemy ją, słuchajcie, możemy ich tutaj wpuścić i wysłać mięso armatnie do przodu z flanki, żeby zajęło się, no, zajęło ich czymś. Natomiast posłańcy nocy, fajnie by było, gdybyśmy nie mogli jakoś sensownie tutaj porozstawiać. Niestety mapa bardzo jest po jego stronie. Bardzo, ale to bardzo. Są te jeziora nieszczęsne, właśnie tutaj są. I tutaj. Dobra, on będzie atakował z tej drugiej. Nie wiem, jak to miałeś zasięg. Właśnie to był mały zasięg na tych, ale te kulomioty, one będą tak rozwalać wszystko. Co, na razie ustawmy się większością jednostek tutaj. Może on się złapie na to, żeby nas tutaj ściągać. Ewentualnie możemy podejść i spróbować go atakować. Mają tylko dwa oddziały tych kuszników. Mają bardzo duży zasięg, ale są, nasi są poukrywani. Tutaj sobie zrobimy kolejną taką próbę. Też powinny być ukryci. Nie, ci nie są ukryci, ale są też poza zasięgiem strzelców. Ci strzelcy mogą nam bardzo mocno zaszkodzić, ale my mamy za to jedną rzecz, której on nie ma. Mianowicie mamy artylerię, więc wiecie co, wycofam sobie ich jeszcze dalej. Moździerze, no właśnie, tutaj zaczniemy ich, słuchajcie, sobie punktować. Nasza piechota do walki w zwarciu na razie do tyłu. Na chwilę pokażę wam, jak ona wygląda. Dodatkowe jeszcze oddziały tak samo. To są akurat ostatnie elementy, które chciałbym wykorzystywać do jakiegoś tam działania. Bierzemy spacznie inżyniera, bierzemy naszego lorda gdzieś tutaj. Dobrze byłoby złapać smoka. Ona jest w tym miejscu. Wiecie co? Gdyby się udało już na tym elemencie, już na tym momencie złapać, byłoby cudownie, a tutaj będzie reszta armii sobie z nimi spokojnie walczyć. Mamy sobie też tak. Skup magii nie, bo mamy 20 punktów. Dobra, rozpocznij bitwę. No i od razu. A te kulomioty? Okej. Okay. Słuchajcie, mamy przewagę, bo tylko dlatego, że chociaż takie kulomioty lepiej by było tutaj strzelać, wiecie? Bardzo dużo obrażeń im zadamy. Olbrzymie, bym powiedział. Okay. Wy jako pierwsi do przodu, a wy jako kolejne jednostki. Z tej strony zaczniemy go, słuchajcie, punktować. Są dalej cały czas ukryci. No i dobra, procarze to na spokojnie. Niech odpowiedzą mu teraz na tych kuszników ogniem. A wy do przodu. I jeszcze oddział jeden do przodu. Mają tarcze, więc troszeczkę to będzie utrudnione. No i nasze jednostki zaczynają już wchodzić na pole bitwy. Świetnie, zobaczcie, jak my ich tutaj po prostu wykosimy. Świetnie. Teraz tu. I tu. No i wycofywać się za każdym razem, gdy oni podchodzą. To są podstawowe jednostki szczur, słuchajcie, one nawet nie są ulepszone jeszcze. Ta część armii wroga już właśnie przestała istnieć. Okej, okay. No to co? Ratlingi. Do przodu. Tutaj tak samo.
I myślę, że przejdziemy od razu, słuchajcie, na flankę. Mała pauza, zaczął mnie tu już atakować. No to co? Chciałbym, żeby tak. Zarząd te dwie jednostki zaatakował balon. Natomiast reszta. Kogo my tu mamy? Mamy klan braci z tarczami na ten oddział. Weźmiemy jeszcze ciebie, szturmoszczury, tak samo tutaj do walki. Natomiast te dwa oddziały tu. Reszta pod postacią tych dwóch oddziałów na spokojnie w tą stronę. No i bierzemy też naszego lorda na razie z flanki i fajnie by było jeszcze zatrzymać ich gdzieś tutaj przy sobie. Też troszeczkę do przodu. Co tu mamy? Spacz wiertnicę też do przodu. Pięknie. Od razu strzelać w tych kuszników. Czekajcie, bo tu gdzieś tu miałem... O Jezu, nie to chciałem zrobić. Cel jest ukryty. O właśnie, ukryj się. Dwie jednostki tutaj, dwie tu, na spokojnie tu. No i teraz dopiero mu pokażemy. Pięknie. Przejdziemy na ich flankę. Idziesz na cesarzową. I trochę sobie, słuchajcie, kupimy czasu. Patrz wiertnicę do przodu. Regeneracja. Ciekaw jestem, jak to działa. Do pomocy. Teraz tu. Kulomioty do tyłu. Ale wy możecie zrobić te wstrząsy swoje. Pięknie. I do przodu. Te dwie jednostki, te dwie. No i tutaj kolejny. Dasz radę ze spokiem, czy nie? Czekajcie, co to robiło w ogóle? Spróbujmy, będą niewidzialni. Jeszcze jeden oddział. To miejsce. Kulomioty. Tutaj strzelajcie. Albo najlepiej tu. Wy. Teraz w to miejsce. I w to. Tak samo strzelacie tu. I kolejni rynsztokowcy też tutaj. No i Snitch zabija smoczycę. Pięknie. I z tej strony widzę, że też już w zasadzie jest to zakończone. Spacz błyskawica. Gdzieś na spokojnie tutaj. Atakujcie smoka. Raz, dwa, trzy. Na tą stronę. Gatlingi. Pięknie. W ogóle nie użyłem nawet, słuchajcie, zapomniałem o użyciu... Nie wykorzystałem też części armii w ogóle. Zapomniałem o użyciu jednej ze swoich tych... standardowych umiejętności. I przy okazji zapomniałem o tym. Szał śmierci... To użyjemy. Zobaczymy, jak to będzie działać, wiecie? Czy faktycznie zadaje takie duże obrażenia, jak mi się wydaje? I... gdzie jest Snitch? Zabił jej smoka? Chyba ją zabił. Tak mi się przynajmniej wydaje. Albo i nie. Nie, uciekła. Słuchajcie, na ostatnim hapsach uciekła. Skuteczne to jest. Nie bardzo ładnie. Nie pozwolimy im jeszcze, wiecie, wycofać się.
Dwa wiertnice przeżyły. Chociaż dalej uważam, że jest to najmniej przydatny oddział ze wszystkich, jednak ma swoje tam jakieś uroki. Zdecydowanie najlepszy natomiast zdaje się być... Zdają się właśnie ci... Jakby można było ich nazwać... Rynsztokowcy są niesamowici. Moździerze nie mają już amunicji, a to nie ma problemu. Ci są po prostu, Jezus Maria, to co się, słuchajcie, oni robią, to jest rzeź. I teraz sobie wyobraźcie, cztery takie oddziały, wzbogacone jeszcze przez cztery oddziały katapult, wzbogacone jeszcze przez cztery oddziały rusznic. Łącznie macie jakieś 12 oddziałów, cztery oddziały do obrony, powiedzmy szturmoszczurów z halabardami, bohater i jeszcze jakieś ciężkie jednostki do zatrzymania przeciwnika. Nic nie jest w stanie tego zatrzymać. Absolutnie nic. Tych nie wykorzystałem w ogóle. A też są całkiem spoko. Gdzie są moje szturmoszczury z halabardami na przykład? Nie, też ich nie wykorzystaliśmy. Trochę do przodu. Obejrzymy ich sobie. Fajne, takie białe szczury, albinosy. Dobra, ufam, że możemy zakończyć. Ale miau, ink, dostała po dupie nieprawdopodobnie. No i tak jak mówiłem, rynsztokowcy... Kosmiczne obrażenia. Jeden oddział artylerii. Wystarczył jeden oddział artylerii do absolutnego rozbicia mulini. A to jeszcze nawet nie jest... Kurczę, jakbym miał to powiedzieć, to jeszcze nawet nie jest zalążek profesjonalnej armii Skavenów. Nie było problemu dla mnie, kiedyś jak grałem sobie właśnie Iki Krzponem, rozbicie trzech pełnych armii Bretonii, wyposażonych w ciężką konnicę, właśnie posiadając tą armię strzelecką. To jest po prostu to, co się tam działo, to oni nawet nie byli w stanie, nie wiem, wykonać szarży, niczego nie byli w stanie zrobić. A pieniądze czy regeneracja? Pieniądze 1000, auto uzupełnianie, żywności mamy dużo. Wiecie co? Weźmiemy pieniądze. I jeszcze będziemy ją ścigać. Cudownie. Uzyskano wierzchowca. To jest nasz chyba spacz inżynier. Miło. Atrybuty świetne. Odpieranie szarży, odporna w zwarciu. Super. Odporność na magię 20% też się przyda. No i mamy sławne regimento. Odblokowano strzelcy wyborowi nad Bubeo. Gladiatorzy piekielnych otchłani. O, szczurogry. Dobra, za chwilę będziemy kompletować już w takim razie potężniejszą armię. Jestem, słuchajcie, w stanie ich jeszcze dogonić. Dobra, na razie. Co bym chciał tu zrobić? Chciałbym sobie trochę bonusu dodać. Klan bracia bezużyteczni. Infiltrator to są posłańcy nocy, rynsztokowcy. Sprzedzony czas przeładowania całkiem spoko. A my dla skawieńskiej drużyny z bronią specjalną. To by było dobre. Atak zwarcie dla jednostek szturmoszczurów, posłańców śmierci, mnichów, zarazy, triad Eshin, bezużyteczne. Po prostu my zazwyczaj nie walczymy aż tak bardzo w zwarciu. My najpierw likwidujemy całą potęgę militarną przeciwnika na odległość, a jeżeli się zmęczy, to dopiero wtedy wrzucamy nasze szczury, bo są słabe fizycznie. Prędkie też szczurów, wilków, szczurogów, zmutowanych szczurogów, przeraźliwych pomiotów piekielnych otchłani. Tak, takie sobie. Prędko dla nas spacz wiertnic, bezużyteczne, kół zęba, 12 pancerzy dla jednostek kół zagłady, oddzieraczy zagłady, spacz wiertnic, bezużyteczne, amunicja dla kół zagłady, katapult, to bo też w sumie na trzecim poziomie byłoby całkiem miłe. Ale zainwestujemy w infiltratora, żeby jeszcze wzmocnić rynsztokowców, super. Teraz będziemy mogli ich trochę sobie podzielić. Na przykład ten oddział. Można trzecią armię nawet sobie, słuchajcie, zostawię już. Ty jesteś w stanie go dogonić? Jesteś w stanie dogonić. Wow, fantastycznie. To co, masz wierzchowca od razu? Czy mi się wydawało?
przebiegły, ostrzał, odporność fizyczna. Co my tu mamy dalej? Celność plus 60, umiejętność przeładowania plus 20, wzmocnienie obszarowe. Rakieta zagłady. Serio? Zasięg plus 10, z różnicami, potężne. Dobra, to idziemy sobie teraz w amunicję. A przy okazji, zajrzyjmy sobie do ekwipunku, bo trochę się, słuchajcie, nowych rzeczy pojawiło. I nam na przykład upadłe ostrze, zupełnie mnie to nie interesuje, ale talizman odporność na magię 20%. Spróbujmy wymienić. Świetnie. Zaklęty przedmiot. Mogę to sortować jakoś? A czemu tak mi dziwnie to robi? Bo chyba te nieużywane tylko pokazuje. Talizman plus ostrze. Magiczna ochrona. No nie. Pomocnicy, kogo masz? Limit bohaterów plus 1 dla kapłanów zarazy, czarowników Eshin. Czas na kreś magicznego przedmiotu super. Rozwój plus 5, to raczej nie dla ciebie. Atak zwarciu plus 5, sztandar. Wielki sztandar. Wiecie co, damy mu to. Tak. To natomiast możemy oddać. Szans na kraj mniejszym przedmiot. Przychody ze wszystkich budynków, lokalny region, to też możemy ci zabrać. Znaczy mamy ciekawsze rzeczy. Nie, to się chyba nie stakuje. Przychody z łupienia osad. Tobie coś damy. No właśnie, może. Mogę ci to dać? Chyba nie. Może to jest... bo ty masz mechanika. Możemy też łączyć ich, żeby może byli trochę lepsi. Dobra, dla ciebie na pewno bym chciał dać rozwój. Limit kapłanów. Spacz inżynier. To jest ten nowy, którego powołaliśmy do obrony. Przychód ze wszystkich budynków, lokalny region bierzemy. No i z przedmiotów. Przychod z łupienia osad, to ci się nie przyda. Tylko przez skrytobójcę. Dobra. Czyli oni są przypisani tak jakby do określonych postaci, mechanik, wieże oblężnicze. Ten może być tylko przez spacz inżyniera. Przez ciebie, ale ty masz już mechanika. Dodamy. Mistrz, spacz inżynier to nie to samo co spacz inżynier. Bardzo logiczne. Dobra, nieważne. W takim razie, czy mogę to połączyć z czymś? Ewentualnie przedmioty. Kogo jeszcze mam niewykorzystanego? Teoretycznie mógłbym ci dać upadłe ostrze, ale wolałbym to dać jakimś lordowi. Ataki stają się atakami magicznymi. Magiczna ochrona. Widzę, trochę szkoda tej broni. Więc może po prostu dam mu do obrony. Jeżeli będzie musiał się już bronić. Dostaniesz też talizman. Żadnej zbroi nie mamy, co mnie boli. Później damy to komuś innemu. Przy okazji... No i mamy gladiatorzy piekielni i tak dalej. Co? Pieniądze też na razie są. Damy na pewno piechura. Odór strachu. I przede wszystkim pozabieramy część jednostek.
Na przykład spadźwiertnice myślę, że już nie są potrzebne na tym etapie. Triady Eshin zostaną. Cztery jednostki do walki w zwarciu też. Klan braci możemy zabrać. Ewentualnie zamiast klan braci, jeszcze powiedzmy tych sobie posłańców nocy wyjmiemy. Będziemy mieli dwie jednostki do powołania. Czyli to jest bardzo drogie, ale tak, weźmiemy na pewno spacz rusznicę. Czy strzelcy wyborowi. To na 100% weźmiemy. I szczur ogry też by się przydały, choć trochę już mi położą mój dochód. Ok, robimy tak. Teoretycznie dochód to można, wiecie, z tych zrezygnować na razie. To jest 200 dochodu. Nic nie robią. Z tego pajaca też można by zrezygnować, tylko najpierw pójdziemy tak. Najpierw pójdziemy tędy. I zaatakujemy sobie tą armią. Jeszcze tą myj. Miau, ing, coś takiego. Atak w zwarciu plus 5. Fantastycznie. To my byśmy to dali. Ile wy macie ataków w zwarciu? Atak w zwarciu 47. No, pięknie. Ale ten drugi, słuchajcie. Temu drugiemu klanowi. Tej drugiej triadzie byśmy dali. To wtedy będą na równi. 30 po 39 ataku będą mieli. Nie, czekaj, patrzę na obronę. Atak w zwarciu 44. 30. Tak, będą mieli tyle samo. Wtedy. Super. No to mi się wydaje, że już możemy spokojnie na automacie zrobić. Chociaż popatrzenie, jak ją ustrzelą, słuchajcie, spacz rusznicę, to też by było niezwykle miłe. Dalej walczymy na samej mapie? Nie. Przepraszam, nie mogę się powstrzymać. To po prostu... Ja zamawiam dzisiaj spoczycę za... nadzianą na rusztę. Wiecie, że oni nie mają nawet żadnej jednostki, która byłaby w stanie obronić się przed szczurogrami? Ale będzie rzeź. Jednym słowem. A teraz jeszcze pytanie. Czy oni mają bonusy, spacz rusznicę, do walki z dużymi wrogami? Bo na pewno ustrzelimy w tej kolejności. Balon, znaczy Lorda plus Balon. Okej, ja bym chciał jeszcze zerknąć właśnie. Duże obrażenia, dobry zasięg. Zobacz, jaki mają, w ogóle jaki mają zasięg. Mam wrażenie, że tak został znerfiony troszeczkę. Ale ich sobie na przykład ustawimy gdzieś tu. Mają absolutnie pełen zasięg. Słuchajcie, mogą nawet strzelać z takiego regionu. Też trafią. To jest niesamowite. Duże obrażenia, 275 obrażeń, pocisk przebijający pancerz. Zajebiste, są dobrzy na wszystko tak naprawdę. Ratlingany. To możemy sobie, słuchajcie, umieścić, czy ustawić natychmiast gdzieś tu. O, w ten sposób, żeby móc ich ostrzeliwać. Nawet tutaj gdzieś sobie ich ustawię. Pięknie. Piechotę będą po prostu naparzać. Rynsztokowcy. I posłańcy nocy z tej strony. Nawet, słuchajcie, do nas nie podejdzie. Mej, mej, dzień? Nie żyje. Tutaj sobie damy ją. Tego. Jeszcze mamy moździerze. Słuchajcie, moździerze oczywiście też gdzieś tutaj. Na spokojnie. No i ustawiamy. Szturmo szczury. Do obrony. Posłańcy nocy mogą atakować z tej strony, szybko dobiegną do łuczników. Triady. Pięknie. I mamy jeszcze klan braci, których sobie ustawimy tutaj. No i szczurogry, których wam jeszcze nie pokazałem. Wyglądają następująco. Dobra, rozmieść wojsko. Tu... O. Jest przepiękna ta bitwa będzie. Tak po prostu maksymalna rzeź. Czy już nie chcę się wypowiadać na jej temat. I przy okazji, wy... Słuchajcie, no... Mają bonusy wtedy do strzału, jeżeli on się znajduje blisko, z tego co kojarzę. Zatem... Rozpoczynamy bitwę. Na razie pauza i chciałbym... Przede wszystkim rusznice zestrzeliły... To. Wy natomiast lecicie tu. Ewentualnie tu. Wy strzelacie tu.
Wy tu. A wy następujące cele obieracie. No i myślę, że raczej nawet pozostałych nie będę już używać. Przy okazji, że zobaczymy, jak wyglądają te ulepszone triady. Tak, tu mamy zwykłe triady. Tu są nasze szturmoszczury. Szturmoszczury. Bardzo ich lubię, ale niestety nie są zbyt skuteczne w walce. A tu mamy ulepszone triady Eshin. Zobaczcie, jak ten balon po prostu poleci w niepamięć. I koniec. Córa imperatora nie żyje. Pięknie. Dobra, wy przestańcie strzelać. Nikt nawet nie ucieknie z tego pola bitwy. Nie mogę się powstrzymać, po prostu musiałem zobaczyć, jak to będzie działać. Super. Balon padł w sumie wolniej niż się tego spodziewałem. Myślałem, że po pierwszej salwie będzie już po nim. Natomiast okazał się całkiem mocny. Teraz pytanie, co będziemy chcieli zrobić, bo możemy zrobić kontrofensywę na północ. Bo on tam miał jeszcze jedną armię. Ewentualnie możemy zaatakować południe, bo prawdopodobnie jej brat się już wzmocnił. Więc może ja się nie będę regenerować, bo zregeneruję się naturalnie. A wezmę sobie jeszcze, słuchajcie, dodatkowe pieniądze. Kiedy dzisiaj braliśmy pieniądze, no to niestety, ale działało to w ten sposób, że traciliśmy chyba zdolność regeneracji. Moim zdaniem było dość głupie. No dobra, nim nie wnikać, prawda? Więc spina 8 plus walki z krasnoludami. Okej, czemu z krasnoludami akurat? To zaraz pytanie, co będziemy chcieli zrobić. Możemy tutaj zaatakować. O, proszę, odbił to jednak. Ale ja bym bardziej chciał zaatakować chyba z tej strony jednak. Tutaj na te tereny się, na te tereny wejść, bo mamy tutaj, słuchajcie, w ogóle zadanie do wykonania. I to chyba, no i to chyba spróbuję zrobić. Więc, czy jestem w stanie tutaj w ogóle już, nie, dwie tury potrzebujemy. Na pewno zbudujemy sobie przychody 400, zdecydowanie. To jeszcze mogę zrobić. Ulepszenie tego budynku, ulepszenie w zasadzie każdego budynku by mi się przydało. No i teoretycznie mogę wrócić sobie tym lordem. Jest na 7 poziomie. Ten lord jest z kolei na 9. Ale spacz inżynier będzie lepszy. Tam, wracasz tu. Mhm. A z tego na razie chyba zrezygnuję. Po prostu wyślę go na emeryturę, ewentualnie może wyślę go na misję. Pamiętacie, mieliśmy misję do wykonania, która oczywiście mi przepadła. Więc tak, klan Scryer plus 10, klan Scry plus minus 5, klan Moors plus 10. Jestem w stanie? Mistrz skrytobójców. Mogę wysłać kogokolwiek. Dobra. Otwierdź. Naprawimy sobie po prostu relację z klanem Moors. A tu obniżymy. Następnie. Wola Pana Nocy. Ta akcja musi być wykonywana, aby ukończyć kampanię. Zwiększa liczbę dostępnych intryg o 1. Fajnie by było. A na ile mi to wyłączy? Na dwie tury ciebie mi wyłączy, tak? No dobrze, mamy teraz w sumie trochę czasu. Dwie tury wystarczą.
Czas odnowienia. Akurat do przemieszczenia wojsk. Jedna tura i później w dół druga tura. Nie no, trochę mi, powiem wam, trochę się boję go wysyłać w tym momencie. A mamy taką gorącą sytuację na linii. Dobra, na razie zrezygnuję z tego lorda, bo jest mi niepotrzebny, a tylko zżera pieniądze. Dzięki temu będziemy mogli tutaj powołać sobie coś innego, ciekawszego. Profesjonalna armia Skavenów, ale już koszty są dość solidne. Oczywiście z tych nie będziemy rezygnować, nie będziemy ich niszczyć. Tylko będziemy ich sobie, moi drodzy, przemieszczać do drugiej armii. I tak na razie nas nie stać. Potrzebujemy więcej prowincji, żeby pobudować coś ciekawszego. Okej, okay, co możemy zrobić jeszcze? Szybkie umowy? Może jakiś handel, cokolwiek? Nie. Mamy dobre relacje chyba już z naszym błogosławionym lękiem. Brak zagrożenia, nie wygląda, by to stanowić dla ciebie większe zagrożenie. Świetnie, bo oni się będą rozwijać właśnie na miał ing, więc też powiedzmy niszczenie miał ing nie jest naszym głównym celem. Jeszcze bym sobie ich na chwilę zobaczył. Może z nimi się da zrobić sojusz. Dostałem sojusz obronny, nie. Luskowie. Pak handlowy też nie. Z klanami natomiast spadają mi relacje. Dobra, nieważne, jeszcze trochę poczekamy. Tak już powoli, powoli zaczynam budować to na czym mi zależało. Puszczamy turę dalej. Cieszę się, że udało się natomiast zapanować nad kryzysem, który tu nastał. Czy mój skryptobójca jest w stanie załatwić tego agenta? Chociaż połączenie sił i zawiązanie takich bliższych relacji z mrocznymi elfami można wyjść na bok, i to bardzo. Chociaż wolę ich od wampirzych lordów z wybrzeża. Przynajmniej oni nie będą plemić mi zarazy. No i wspaniale. Dobra, żywność minus 5. Jakie mamy ustawione tutaj? Żywność plus 3, spaczenie Skavenów. Co? Tutaj mamy rozwój ustawiony. Rozwój jest nawet spoko. Myślę, że wytwarzanie żywności sobie weźmiemy, żeby nie tracić tej żywności tak szybko. Mhm. Pójdziemy sobie tutaj i przeskoczymy na dół. Bo teraz pytanie, gdzie w takim razie jest jej brat? Które są prowincje? Tutaj jesteś, tak? No i masz problemy, masz tylko 4 osady. Mhm. Wy macie też 4 osady, jesteście absolutnie pozbawieni sił. Fantastycznie. No to będzie dla nas wymarzony cel. Snitch sobie nabije na was poziom doświadczenia. Mamy plus 11. Mamy plus 2. Brak na razie jakichś rzeczy do rozbudowy. Mogę zrobić jeszcze plus 6, jeszcze wyżej. No te szturmoszczury by się przydały chociaż w podstawowej wariancie. To tylko 1000 kosztuje. Na razie postarajmy się, słuchajcie, wykorzystać naszego skrytobójcę do zabójstwa. 45% szans na powodzenie, ale próbujemy. Porażka, szkoda. Okej. Okay. Szturmoszczury zawsze w modzie. Teoretycznie powinienem sobie rozbudować więcej szczurzych niewolników. Żeby po prostu mieć cokolwiek do walki. Dobra, jeden oddział. Ale po utracie swoich głównych lordów już nie są tacy hardzi z Kataju. Wyprawa się nie uda, aby przejąć prowincje centralne. Frakcja zniszczona, premię krwawego topora. Bardzo dobrze. Mieliśmy z nimi zawiązane kilka
paktu wcześniej, ale łącznie z tym, że mieli prawo przemarszu i pakt o nieagresji, problem sam się rozwiązał. Przychody z łupu zdobywane po bitwie, doświadczenie dla jednostek klan braci. Super. Teraz robimy sobie tempo uzupełnień strat plus 5%. No i dalej bym próbował zlikwidować i levelować mojego zabójcę. Porażka. Kurde. Lord of the Assassins. Super. To jest nasz cel. I mają też stolicę niedaleko. Gdybyśmy przejęli cały ten region, o, to bylibyśmy pięknie, już tutaj pięknie przygotowani na ewentualne ataki z każdej strony. Nasza prowincja główna byłaby super rozwinięta. Ktoś chce coś handlować? Prawie. Sojusz obronny. Mało brakuje do sojuszu obronnego, chociaż oni się trochę nie lubią z błogosławionym lękiem. Bardziej z sojusz obronny z błogosławionym lękiem bym chciał. Ale sojusz militarny z nimi. Czy my, przepraszam bardzo, z błogosławionym lękiem, czy my się wspinamy na wyższe relacje? Trochę tak. Potępiają za relacje generalnie z Beastmenami i nieumarłymi, ale ogólnie to się lubimy. Więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Kolejna tura. Ci mnie jeszcze nie zaatakowali, aż dziwne. Marzy mi się, wiecie, kampania Rail Karlem Francem, czyli Imperium Ludzkości na World Conquest, czyli na podboju całej mapy, żeby poprowadzić wielkie imperium ludzi do dominacji nad wszystkimi innymi rasami. Intryga zagłady wykonano. Dobrze. Otrzymałem zlecenie od klanu Mulder. Spoko. Co mamy zrobić? Z klanem Skryer. Minus 10. Będziemy wtedy mieli tempo badań minus 15,5%. A z klanem Mulder plus 20. Koszt werbunku jednostek piekielnych pomiotów. Raczej mi to nie daje zbyt dużo. Wolałbym z nimi mieć, więc na razie sobie odpuszczę. Staniemy w tym miejscu, żeby też, wiecie, nie podchodzić pod garnizon. I w tym tutaj przydałoby się... Czy ja potrzebuję więcej kłów. Tak, 100% eksportujemy. No i przede wszystkim nie zrobiłem diamentów. Będzie trzeba to rozwinąć. Więc tak, na pewno więcej kłów. I będzie trzeba mury wznieść. Celestial Ancestors. A w następnej turze zdobędziemy trochę więcej pieniędzy. Jestem spokojnie w stanie zwerować kolejny oddział niewolników. No i zobaczymy, co się będzie działo za chwilę. Na wzgórza zguby będą nasze błyskawicznie. Ja nie sądzę, żeby oni się tak szybko, słuchajcie, odbudowali, żeby byli nawet skłonni atakować nas zbyt szybko. Nie przesunąłem mojego zabójcę, więc prawdopodobnie pójdziemy gdzieś na jego tereny. Zapomniałem go ruszyć. Bo miał Ink będzie miał wystarczająco dużo problemów za chwilę z błogosławionym lękiem. Ła ponosi porażkę. Bardzo dobrze. Nie lubimy ła w żadnej postaci. Kontrola. Super. A my po prostu przejmujemy tą prowincję i zdobywamy poziomy. Yes, yes.
Super, atak zwarciu, zwykła broń. I mamy moździerze lawinowe, moździerze kul śmierci. O Jezu, to jest jeden z najmocniejszych oddziałów. Powiernicy kadzielnicy mnichów zarazy. To już takie mniej wykwintne. Więc nie jestem pewien, czy ja sobie nie... Słuchajcie, nie pozbędę się jednego oddziału posłańców nocy na trzecim poziomie. Zostawię sobie tych lepiej wyszkolonych, żeby mieć drugi oddział moździerzy. Ewentualnie tych mogę wywalić. Oni są do niczego niepotrzebni. Ci są gdzieś zdecydowanie lepsi od nich. Mają co prawda ataki płonące, ale to dalej są klan bracia. To 32 ataku, 34 siła broni, atak zwarcia 33, 32 obrony. Ci mają natomiast siła broni 29, atak, no to może... Chociaż tak strzelają na odległość, więc dużo większe obrażenia zadają. Ja ich na razie wywalę. W zamian za... drugi oddział tych. Mam teraz dwa oddziały artyleryjskie. I 20 poziom. Ulepszymy sobie infiltratora. A nasz spacz inżynier otrzyma... więcej amunicji dla naszej armii. O, proszę. Grzęzawiska wstrętnego ryżu. Pastwiska? Raczej podziemne błotniska, na których kwiczące mięsne pomioty czekają na ubój. 30 rozwój, tempo zbiorowe, spaczenie, wytwarzanie żywności. Bierzemy. Dobra rzecz. Amciu, amciu, miam, miam. Dla szczurów. I ponownie próba... O Jezus Maria, nie. Tu. Próba zabójstwa. Skano podwładnego chroniesz. Dał cię nie. Porażka. Na litość boską. Ile razy mogę mieć porażkę na tym etapie? Tu nie, tu nie, tu nie, tu nie, tu nie. Szybkie jakieś umowy. Prawie. Słuchajcie, prawie. Umowa handlowa. Wejdzie w życie. Nie wiem, czy mogę ci zagrozić. To pewnie spowoduje utratę zaufania, ale... ma w nas nieznaczne zagrożenie. Gdybyśmy byli pewni dużym zagrożeniem, to jako groźbę przyjąłby naszą ofertę. Na tym etapie chyba raczej nie. Mamy... kilka tych prowincji jeszcze do zajęcia. Ile wy mieliście ich? Łącznie. 3, więc to słuchajcie, wszystko co mają. No to czemu nie? Możemy spróbować to zająć, chociaż wtedy odsłoni się na tego smoka. To raczej polecimy tędy i najpierw niebiański most, a później Xin Long. Jak będzie taka potrzeba, tutaj zwerbuję te elitarne jednostki. Czy nie doszło do konfederacji przypadkiem? No nie chciałbym znowu stracić tej osady. Dobra, z tej strony jesteśmy chronieni, przenosimy tą armię do naszej stolicy. Kolejna frakcja zdechła. Gotowi do działania. Gotowi do działania, super. Dobrze dobił końca. Zajmij nas mówiąc osady. Niebiański most. Pięknie, akurat to chciałem zrobić. Myślę, że natychmiast to sobie zrobimy. Staniemy gdzieś tu. Ale niebiański most jest aktualnie chyba oblegany. No właśnie. Możemy próbować przejąć jego stolicę. Bardziej. No to zadanie za chwilę będzie nieaktualne. Dobra, przenieśmy ciebie tutaj. Go, Scary, go!
tribal fury. Enter then. O, chyba będziemy mogli zbilansować ofertę. Może być 700. Jak najbardziej. Kolejny handel. Ten handel nie jest już taki jakby przydatny z uwagi na to, że no, nie mamy już dóbr, których możemy wysyłać tak śmiało. Wiecie co? Ja tego sobie przerzucę gdzieś tutaj, żeby zobaczyć, czy tam coś na granicy z naszymi jednostkami się znajduje niedobrego. Chyba mógłbym nawet zacząć werbować już te lepsze jednostki. Okay. Tempo uzupełnienia strat plus 5% na chwilę będzie, a za chwilę będziemy też kończyć odcinek. No i właśnie o tym mówiłem. Idealnie przybędziemy w takim razie. Bo on sam prawdopodobnie mógłby to zrobić. Nie wiem, chyba on jest potężniejszy od swojej siostry, jeżeli idzie o status lorda, jakiegoś tam poziomu jego możliwości bojowych. Wielki Kataj. Powiedz nam mi wojnę. Super. Kolejna frakcja Kataju, która dołącza do innych. Dobrze, że Kataj jest podzielony, bo jeżeli stanowiłby jedność, byłoby to chyba jedno z najpotężniejszych królestw w świecie Warhammera. Kolejny ład ponosi porażkę. Tempo uzupełnienia strat 5%. Fajnie. Szczurzy niewolnicy utrzymanie minus 20% tak są bardzo tani, więc nie ma za bardzo sensu tego robić. Obrona i szarża też nie, bo to im nic nie da. Pancerz dla klan braci tak samo nie. Dla wodzów też nie. Przychod złupienia osad, tylko jedna rzecz mi się tam przydaje. Nic z tych rzeczy. To by się przydało. Jadowite plany albo... Obrona w zarze wszystkich jednostek od 7 poziomu, ale utrzymanie plus 20%. O Jezu. Dyscyplina plus 3 też by się przydało. Zawsze mamy niską dyscyplinę. Im więcej dyscypliny na szczurach, tym lepiej. Tutaj 10% ruchu. Weźmiemy rozwój i koszt werbunku zmniejszymy. Idź tu. Na razie on i tak nie zdąży dotrzeć do tego miejsca. Co najwyżej mogę próbować właśnie teraz powołać sobie dziumnichów zaraz, żeby trochę ich, wiecie, zmiękczyć. Nie chcieli mnie tak bardzo atakować. Tych jeszcze nie jestem w stanie, bo będą za 8 tur dopiero dostępni. Ale mogę zrobić chyba zajęcie mu stolicy i to z marszu. Powinno mi się udać. No właśnie. Ja drugi sztandar nawet miałem, nie zauważyłem. Dobra, grabież, okupacja, może być na pierwszym poziomie. Jakoś specjalnie inwestowanie w ten region mnie nie interesuje. Tu mamy kolejną prowincję. Hello! Przypłyniesz niedługo do mnie, jak miło. Dyscyplina, pancerz plus 3, obrona fizyczna 3. Jaką masz zbroję? Zbroję masz taką sobie. Więc moglibyśmy cię wymienić, faktycznie. I mamy, słuchajcie... O Jezus Maria, co ja robię? I chciałbym spróbować połączyć te dwie rzeczy. Eliksir leczniczy żeśmy dostali. Regeneracja. No takie sobie. No takie sobie. Zaklęty przedmiot. Leczy nas sekundę. Na sekundę. 0,80. No nie wiem. Może dla ciebie. Pancerz i tak dostaniesz. O, szansa na udane działanie wrogiego bohatera, to mu się przyda. No, a dodatkowo...
więcej do tych wszystkich jednostek z bronią specjalną, czyli tam także tych miotaczy kul. Dobra, naprawmy port. Porty bardzo dużo dają zawsze. I mi się wydaje, że za chwilę stracimy tą osadę, a dobra, nie ma z tym wielkiego płaczu. Przede wszystkim chciałbym rozbudować główną siedzibę. Chciałbym rozbudować to, ale nie stać mnie, więc rozbudujemy sobie po prostu ten budynek. Mhm. No bo tutaj błogosławiony lęk mi bardzo ładnie wszedł i ochronił mnie od północy. Dobra, moi drodzy, tutaj kończymy. Dzięki serdecznie za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku, gdzie będziemy się przebijać, nie wiem czy niżej, czy też odpuścimy sobie może te rejony. Bo jak tam w ogóle z naszymi wytycznymi jeszcze? Misje mamy do zrobienia, warunki zwycięstwa. Wykonaj 8 działań Eshin. Chyba mamy już kilka. Niebiańscy lojaliści zostali zniszczeni. Północne prowincje jeszcze istnieją. Zajmij, ograb, zniszcz lub zrób następną liczbę osad 30. No całkiem spoko. A ile mamy już wykonanych w takim razie? Możemy wysłać wilczka w sumie na to. Tylko gorzej, że Skrajer się na mnie obrazi. Tempo badań nam spadnie. Dobra. A nie, to będzie już usunięty z mapy, to może niekoniecznie. Bo będę go potrzebował prawdopodobnie za chwilę, żeby tutaj utrzymać kontrolę. Ale tak czy siak, dzięki za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia. Zostaw łapkę, komentarz, zapraszam do Patronite, jeżeli chcecie wspierać kanał. Dziękuję wszystkim wspierającym i zapraszam do Instant Gaming, czyli oficjalnego sponsora naszego kanału. Hej papa! Hej! Setki gier prosto od dystrybutorów. Widziałeś już? Nie? Zajrzyj koniecznie na instantgaming.com. Linki w opisie.